Rosję, Wielkiej Brytanii, to się zgadza. Dzisiaj Rosja dlatego tak pewnie się czuje, bo nie oszukujmy się, gdyby była troszeczkę słabsza jej pozycja, to by z taką determinacją, abym powiedział czasami z bezczelnością czasami, tak by się nie zachowywała. Natomiast ona wie, mówię o Moskwie, mówię o Rosji, Putin doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że może do pewnych posunięć się zdecydować i nikt mu w tym nie przeszkodzi. A z drugiej strony pojawia się argument, że Rosji tak bardzo nie tylko, nie tylko, o czym może powiemy w następnych programach, ale rzeczywiście chyba warto się wybrać do Berlina, któryś weekend i obejrzeć przynajmniej jedną poważną wystawę. To jest wystawa poświęcona twórczości Pinedo. Nie obchodzi mnie, jak poruszają się ludzie, obchodzi mnie, co ludzi porusza. Rosji, no tak, co dzisiaj Putin próbuje w jakimś stopniu odbudować. Niektórzy nie mówią o mocarstwowej, tylko o imperialnej polityce Rosji. Chyba to jest lepsze określenie. Dziedzinie, która w ono po prostu wynika z tradycji, z historii. Można powiedzieć, że nie mamy czasu, żeby o tym mówić, ale to jest już zakorzenione, że tak powiem, nie będzie w tej kulturze rosyjskiej. W dziedzinie ruchu scenicznego nie będzie to prawda. Właśnie Syria jest idealnym miejscem, żeby odbudować ponownie. Też nie. Znaczy, to, co było w wieku wcześniej najważniejsze, to to, że ona przekroczyła rozmaite granice, mówiąc baletowo klasycznym wykształceniu oczywiście. Weszła w takie obszary, które są trudno nazwalne i przez to i na tym chyba polega jej wielkość, ponieważ pojęcie teatru tańca, które jak gdyby ją określa, nie wyczerpuje tego wszystkiego, co co jest jej zasługą i może dlatego ma wystawę telewizyjną. Ten problem, który towarzyszył współczuści, to zawsze polegał na tym, że krytycy w jakimś sensie byli do wystawy do Izraeli. Tak nie bardzo wiedzieli, czy się tym zachwycić, tak czy to skrytykować i robili jedno i drugie. Ale nie wiem dokładnie, do której szuflady mamy koniecznie zetknąć to, co robiła Pinedo, to jesteśmy w świecie sztuki. I takiej, o której wiemy dzisiaj, po tym latach, że się obroniła. Chyba nie jest takie pojęcie niemieckie. Ciekawe, jak jest też nastawienie poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Pan wspomniał, że większość tych coś się wyraża krajów, które przez łączą z Rosją dość mocne więzi gospodarcze, raczej optymizacja dialogiem z Moskwą, między innymi patrzy. Tego zdania są Włosi, ja którzy mówią prawda o zawarta rozmowach globalnych. Że czego nie widać, tak bezwidownie, tak, nie widać widowni tego, co tam też może wzrok. Albo jak ale Francuzi, również są powiązani dość mocno gospodarczymi kontaktami gospodarczymi z Rosją, optują jednak za naciskiem, za wywieraniem nacisku na wszystkich zaangażowanych w konflikt syryjski. Cokolwiek ten nacisk usta Francuzów znaczy. Tak, to jest, no niestety tutaj, jak zawsze można powiedzieć, nie ma jednomyślności wśród państw Unii Europejskiej i takim państwem, które bardzo sceptycznie podchodzi do nowych sankcji, no to są wspomniane Włochy. Polityka Francji jest bardziej taka, bym powiedział, polegająca na pewnych niuansach. Nie zakończono, przepraszam, na wybory prezydenckie. Wybory prezydenckie to jedno, ale też pamiętajmy, Francja też ma bardzo istotne interesy na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Kolejne państwo, które by zaczęło się liczyć w tej części świata, nie jest też na rękę Francja, więc ja bym tu się doszukiwał i czynników takich wewnętrznych, ale też i geopolitycznych. Bo dzisiaj Francja jest państwem numer jeden w Afryce Północnej. I teraz a też przypomnijmy, że Związek Radziecki i Moskwa miały też dobre relacje kilkadziesiąt lat temu z tą częścią świata, czyli mówię o Afryce Północnej. Więc ja bym tu się doszukiwał większych uwarunkowań i czynników. Poza tym Francji dzisiaj nie jest na rękę, żeby ten konflikt w Syrii trwał, żeby pokazywać te uciekające osoby, po pierwsze z powodów uchodźców i imigrantów. Doskonale Francja sobie zdaje sprawę, że dzisiaj Europa nie jest gotowa na przyjęcie kolejnej fali imigracji.
ale nie zdążył i zrobił film o niej bez niej, w sensie bez rozmowy z nią do kamery, ale oczywiście złożony z rozmaitych fragmentów. Ten film jest na ekspozycji, to jest coś ciekawe zrobione, ponieważ centrum, tak zwane Litwo, czyli środkowa dziedziniec kryty tego budynku, te zdjęcia jest robione przez różne agencje prasowe, no w jakimś stopniu mogą być wykorzystane w tej kampanii wyborczej. Więc dla Olanda jest to sytuacja dosyć niewygodna. I tam się permanentnie no chciałby w jakimś stopniu, żeby to odbyło się na takim, na zasadzie takiego dialogu z zainteresowanymi stronami. Chociaż, no tak jak mówiłem, ja jestem raczej niestety sceptycznie nastawiony do tego. Odnoszę wrażenie, że Unia Europejska, decydując się na dyskusję o sankcjach wobec Rosji, o ewentualnych kolejnych już sankcjach wobec Rosji, tym razem związanych z zaangażowaniem Rosji w konflikt syryjski, stawia się w bardzo trudnej sytuacji, bo jeśli żadne sankcje na Rosję nie zostaną nałożone, żadne kolejne nowe sankcje nie zostaną nałożone, Rosja dostanie sygnał, że może ostrzeliwać kolejne konwoje ONZ, może cofnąć się chociażby. Ale Unia Europejska koniec końców również stawia na dialog, tak jak powiedziała to Federica Mogherini przed kilkoma dniami. Jeśli jednak jakieś sankcje zostaną nałożone, Rosja uzyska kolejny argument w polityce wewnętrznej. Może o to wersja zaangażowania. Tak, jest, no oczywiście, no bo tu wchodząc do studia, widziałem, że jest tak zwany projekt rezolucji, który mówi, że ewentualnie można byłoby nakładać. Mówi się o ewentualności. Tak, jak tak, a więc tak jak przed wejściem do studia rozmawialiśmy, no musi być coś na stole, żeby o czymś dyskutować. A więc prawdopodobnie finał będzie taki, że na stole będzie rezolucja, która mówi o ewentualnych sankcjach, ale żeby tylko później stwierdzić w konkluzjach, tak zwanych konkluzjach Rady Europejskiej, że dyskutowano na temat rezolucji, ale no, udało się dojść do jakiegoś kompromisu. To po pierwsze. Po drugie, Unia Europejska faktycznie jest w trudnej sytuacji, bo po pierwsze chce dyskutować o tym, co się dzieje w Syrii, bo niestety czy niestety ta sytuacja już stała się wiadomością publiczną. Zbyt długo to jest no, news każdego dnia. Więc Unia Europejska, która ma zapisane w swoich traktatach, że będzie pilnowała kwestii właśnie ochrony praw człowieka, kwestii demokracji, poszanowania tych wszystkich praworządności, no musi się wypowiedzieć jako to mocarstwo cywilne, bo z tego słynie Unia Europejska. Natomiast niestety nie ma dzisiaj mocnego nacisku na Rosję, a Rosja, tak mi się wydaje, patrzy na Stany Zjednoczone. A z drugiej strony Stany Zjednoczone dzisiaj to nie jest problem numer jeden dla Hillary Clinton czy Donalda Trumpa. Oczywiście wczoraj w nocy, dzisiaj w nocy bardzo dużo o tym się mówiło, no ale to są słowa i tylko wyłącznie słowa. Więc Putin doskonale zdaje sobie sprawę, że do stycznia, czyli de facto kiedy obejmie władzę nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, ta kwestia nie będzie co jeszcze się nie jakimś bardzo dociekliwym punktem w relacjach Stanów Zjednoczonych-Rosja. Więc niestety Unia Europejska i jej zachowanie wobec Syrii musi być postrzegane w takim kontekście geopolitycznym, a ten kontekst geopolityczny dla Unii jest niesprzyjający. Ja jak ocenia pan kanclerz Angeli Merkel? Bo z drugiej strony kanclerz Merkel pasuje na polityka, który ma bardzo twarde stanowisko wobec Rosji. Jak na kanclerza Niemiec oczywiście dosyć jasne i twarde stanowisko wobec polityki Rosji, czy to na Ukrainie, czy w Syrii. Z drugiej strony kanclerz Angela Merkel musi wiedzieć, że jedyne sankcje, które mogłyby boleśnie uderzyć w Rosję, to są sankcje dotyczące sektora energetycznego. O tych sankcjach. Tak, energetycznego, czy takie finansowe, ale faktycznie finansowe, które by miały objąć kilkanaście banków, a nie dwa czy trzy banki, no bo dla Moskwy nie jest problemem przywrócić środki finansowe z jednego do drugiego banku. Natomiast faktycznie kanclerz Niemiec jest postawiona w dosyć kłopotliwej sytuacji, bo po pierwsze
Wydaje mi się, że doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie mogę polegać na całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ten konflikt w Syrii. Notabene też i konflikt ukraiński, bo rozpoczęliśmy tę naszą dyskusję o tych dwóch kwestii, ale wydaje mi się, że w jakiejś stopniu one są połączone. Nie da się dyskutować o Syrii bez Ukrainy. Więc po pierwsze, kanclerz Niemiec zdaje sobie doskonale sprawę, że nie ma tej jedności w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sankcje. Dwa. Co buduje ma tak samo jak we Francji przednią wybory. Ostatnie sondaże, ostatnie wybory lokalne nie są po jej myśli. To będą trudne wybory. To są będą chyba najtrudniejsze wybory w jej karierze politycznej. I teraz też chyba dzisiaj w nocy, czy dzisiaj rano, mamy taką informację papowską, czy z innej agencji prasowej, która mówi, że kanclerz Niemiec przeprowadziła szczery i prawdziwy, aż do bólu, dialog z Putinem. Ale odnośnie i Syrii, i Ukrainy, ale chodziło głównie o Syrii. No pytanie, co będzie skutkami, tak, Berlin. I teraz pytanie, co z tego dialogu, czy tej dyskusji bardzo otwartej, jak to nazwano, bardzo otwartej i szczerej, czasami aż do bólu, wynika. No nic nie wynika, ale dyplomacja jest której nie ma na tej brytyjskiej wystawie jako dyplomacja niemiecka puszcza świat taką informację agencyjną, że odbyły się rozmowy, one były długie, ciężkie, twarde, już dokładnie nie pamiętam, ale taki ton był. A więc to znaczy, że no przynajmniej kanclerz Niemiec próbuje pokazać, że no stawia jakieś warunki Putinowi. Natomiast no nie oszukujmy się, musi być zgoda 27, jeszcze 28 państw Unii Europejskiej na sankcje, a takiej zgody nie będzie. Czy pojawią się kolejne sankcje wobec Rosji, tym razem związane z jej zaangażowaniem w Syrii? O tym przekonamy się dziś, a najpóźniej jutro po trwającym w Brukseli szczycie przewodców państw Unii Europejskiej. Dr Kamil Zajączkowski, politolog Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję najmocniej. Jedna i druga wystawa. Reklama. To jest słynny pancerny nosorożec. I wieści apokalipsy. Teraz MediaMarkt, dni zdrowego odżywiania, lodówki No Frost, nowoczesne kuchnie, blendery, roboty wielofunkcyjne, multi-cookery, sokowirówki. Teraz w specjalnej cenie. MediaMarkt. Masz dosyć infekcji, działaj, sięgnij po tablet Neozinę, zarówno zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę zwalcza wirusy, umiadaj się infekcji. Przedłużcie zapoznanie z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek wystosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg glucerii wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracającej infekcji górnych oddechowych, przeciwwskazanych nadwrażliwości substancji czy toksyczną, dopłatowana przy ukośnik pobierz. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Herbata Lipton 100 torebek mamy za 10,99 za opakowanie, a rękawiczowa bez kości za 9,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 24 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. Czy projekt tam ten halis wlecie do kraju następnych dużych ja nie znajduję takiego argumentu. Protestowi przyglądała się Małgorzata Waszkiewicz. Kolejne informacje to KFM o 15.20. Ostatnio wokół Polski nie było zbyt dobrej atmosfery na świecie, a mogły pojawiają się już teraz w okolicach Poznania, Szczecina, Elbląga i Trójmiasta. Wszędzie do końca dnia będzie pochmurno, a w Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, na Śląsku i w Małopolsce także deszczowo. Nocą mglisto na Dolnym Śląsku, we wszystkich pozostałych regionach możliwy jest deszcz, na Pomorzu wręcz ulewy, a w górach śnieg. Nocą na termometrach od 3 stopni we Wrocławiu i Białymstoku do 7 w Szczecinie i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM. Popołudnie
nowy program Radio Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, dochodzi 15:07. Zapraszam na nasze ponadgodzinne spotkanie, w którym to zajmować się będziemy się ewentualną bądź nie karą dla Legii Warszawa za wybryki chuliganów w meczu Ligi Mistrzów Real Madryt. Legia. Centralna osoba to Gronkiewicz. Przewodniczącej Hanny Gronkiewicz-Walc. To pani prezydent bezpośrednio nadzorowała biuro gospodarowania nieruchomościami, których dochodziło do patologii na wielką skalę. Na podstawie sfałszowanych dokumentów, o czym donoszą media. Jacek Sasin podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, by nie tylko wskazać osoby, które akceptowały łamanie prawa, ale także odzyskać ukradzione mienie. Zostaną odzyskane dla prawowitych właścicieli. W pierwszej kolejności wrócą do tego, przez kogo zostały przekazane, czyli wrócą do warszawskiego samorządu. W tych przypadkach, gdzie to będą budynki, które nie powinny być w ogóle podlegać reprywatyzacji, one wrócą do zasobu publicznego, natomiast te nieruchomości, które będą w następstwie mogły wrócić do prawowitych właścicieli, będą również miały otwartą drogę do takich postępowań. Posłowie PiS poinformowali, że powołany przez nich parlamentarny zespół do spraw zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji będzie współpracował z komisją weryfikacyjną, której utworzenie zapowiedział Jarosław Kaczyński. Zespół ma się zajmować przypadkami z całej Polski. Poseł Szymon Szynkowski, Welsenk, poinformował, że na temat form współpracy trwają rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury. Bronisław Komorowski stanął w charakterze świadka przed toruńskim sądem. Były prezydent zeznaje w procesie Remigiusza Dominiaka, który oskarżany jest o usiłowanie napaści na głowę państwa. To, co pamiętam, to moment, kiedy młody mężczyzna wybiegł zaprzeciwka chyba i z podniesioną ręką rzucił się w moją stronę. Miał coś w ręku. Odebrałem to jako jednoznaczny atak i zagrożenie. Do zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku podczas wiecu wyborczego w Toruniu. Mężczyzna tłumaczył, że chciał przekazać prezydentowi ulotki dotyczące aborcji. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ujęto mężczyznę podejrzewanego o przeprowadzenie ataku bombowego w centrum Budapesztu. Prokurator Imre Keresztes poinformował na konferencji prasowej, że do zatrzymania doszło w zachodniej części kraju. Zatrzymany to młody mężczyzna posiadający węgierskie obywatelstwo. Według miejscowej prokuratury podejrzany nie współpracuje z organami ścigania i nie przyznaje się do winy. Nie był również wcześniej notowany. Policja przeszukała także jego dom, jednak nie ujawniono, co w nim znaleziono. Formalnie zatrzymany mężczyzna jest oskarżany o usiłowanie zabójstwa grupy osób oraz użycie materiałów wybuchowych. Węgierski premier Viktor Orbán pochwalił policjantów za ujęcie mężczyzny. Jego zdaniem działania służb wykazały, że Węgry to bezpieczny kraj, gdzie przestępstwo nie może pozostać bez kary. Bomba, która eksplodowała w ruchliwej części Budapesztu w nocy z 24 na 25 września, raniła 2 policjantów. Według najnowszych informacji węgierskiej policji ich stan poprawia się z dnia na dzień. Dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Premier Wielkiej Brytanii powiedziała, że Unia Europejska powinna wywierać presję na Rosję, by zaprzestała bombardowań w Syrii. Theresa May mówiła o tym przed rozpoczęciem unijnego szczytu w Brukseli. Ta sprawa będzie jednym z tematów spotkania europejskich liderów. Brytyjska premier podkreśliła, że to na wniosek Londynu sprawa relacji z Rosją została wpisana na unijny szczyt. Musimy pokazać siłę i jedność całej Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji. Musimy nadal współpracować, by wywierać presję na Rosję, by zaprzestała odrażających zbrodni i okrucieństw w Syrii. Theresa May dodała, że Wielka Brytania będzie odpowiedzialnie współpracować ze wszystkimi krajami do momentu wyjścia Unii, a po Brexicie będzie silnym partnerem dla wspólnoty. Premier May ma dziś na szczycie poinformować o przygotowaniach do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Im dłużej trwała debata, tym Donald Trump był gorszy, komentowała w Polskim Radiu 24 Paulina Kozłowska z portalu czystapolityka.pl. Publicystka na naszej antenie oceniła ostatnią telewizyjną debatę prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Jak podkreślała Paulina Kozłowska, już przed rozpoczęciem debaty, to Hillary Clinton była w lepszej sytuacji niż kandydat republikanów. Dla niej wystarczyło przetrwać debatę bez większej wpadki. Żadnej wpadki nie zaliczyła. Miała kilka słabszych odpowiedzi, ale to nie były odpowiedzi dyskwalifikacyjne. A Donald Trump był Donaldem Trumpem. Z jednej strony on prawdopodobnie wszedł w tę debatę z potrzebą zaapelowania do wszystkich wyborców partii republikańskiej, co początkowo mu się udawało w kontekście drugiej poprawki, czyli dostępie do broni sędziów Sądu Najwyższego. Natomiast mam wrażenie, że im dłużej debata trwała, tym jego występ był coraz gorszy.
Medialne komentarze po debacie zdominowała kwestia odmowy Donalda Trumpa odpowiedzi na pytanie, czy zaakceptuje wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jeśli przegra 8 listopada. Sztabowcy Trumpa muszą prostować tę wypowiedź, wskazywała Paulina Kozłowska. I jest to wypowiedź, która zdominowała. To jest w analizach podebatowych. To była chyba najczęściej rozważana odpowiedź. Co więcej, wszyscy zwolennicy, sztabowcy Donalda Trumpa muszą tę wypowiedź prostować. To znaczy w momencie, kiedy kandydat na najważniejszy urząd w państwie mówi, że nie wie, czy zaakceptuje wynik wyborów, to staje się niosem. Według sondażu CNN debatę wygrała Hillary Clinton. 52% widzów uznało ją za zwyciężczynię, podczas gdy tylko 39% przyznało pierwszeństwo Trumpowi. 4000 innowacyjnych firm z całego świata, w tym z Polski, zaprezentowało w Dubaju technologie, sprzęt, oprogramowanie i wynalazki, które służyć będą ludziom w przyszłości. Kończą się tam największe na Bliskim Wschodzie i w Afryce targi nowych technologii – GITEX. W ramach zastosowania nowych technologii władze Dubaju zadeklarowały, że całe miasto do 2017 roku otrzyma bezpłatną sieć Wi-Fi. Także polskie firmy poszukują możliwości rozwoju na rynkach arabskich. W międzynarodowej wystawie wzięło udział prawie 30 polskich firm i start-upów działających w takich dziedzinach jak medycyna, informatyka czy oprogramowanie. Czego my poszukujemy? Przede wszystkim możliwości zaistnienia z takimi rozwiązaniami, które pozwalają zarządzać globalnie zdrowiem. Poszukujemy dla siebie miejsca na rynku zdominowanym przez firmy amerykańskie i angielskie, tłumaczy Grzegorz Mruszcz. Oni są bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o technologię, o kupowanie najnowszych technologii, ale najnowsza technologia nie wystarczy, żeby sprawnie realizować procesy biznesowe. Czasami Arabowie kupujący bardzo drogie technologie nie potrafią ich wykorzystać, tłumaczy przedsiębiorca Krzysztof Goworek, którego firma współpracuje z jedną z lokalnych telefonii komórkowych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Prognoza pogody. Dziś pochmurno i deszczowo. Temperatura od 8 do 12 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i na Podhalu. Tam od 6 do 8 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Aromatyczna kawa Lavazza. Jedyne 13,77 za 250 gramów. A serek Danio czteropak za 3,99. Tak, 4 Danio za 3,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Zajady? ActiSoftiner szybko łagodzi podrażnienie. Regeneruje pęknięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność ActiSoftinu. ActiSoftin. Problem zajadów. Znika bez śladów. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Teraz kupując suplement diety Witotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Spróbuj ponad 50 produktów kuchni włoskiej podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. A już teraz aromatyczna, ziarnista kawa Bellarom, espresso lub krema. 11,99 za 500 gramów. Tylko 11,99. A klasyka włoskiej kuchni, czyli prawdziwa włoska pizza. Tylko 6,50 za 350 lub 400 gramów. Jedynie 6,50 za opakowanie. Zakochaj się we włoskich smakach podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Lidl, co tydzień coś nowego. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ech, Polska. 2 miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin D3 Forte. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez ekspertów ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. Reklama. 15:17 na zegarze, w kalendarzu czwartek, 20 dzień października. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam i zapraszam jeszcze do godziny 17, a my do 15:30 porozmawiamy o migracji i uchodźcach. Gość Polskiego Radia 24.
naszym studiu dr Marcin Wrona, ekspert do spraw migracji, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o polityce migracyjnej Polski, o polityce migracyjnej Unii Europejskiej, porozmawiajmy o wynikach sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska dla Polskiego Radia 24. Pytanie sondażowe brzmiało, czy przyjęłaby pani do swojego domu imigrantów o odmiennym kolorze skóry, innego wyznania i kultury. Jeśli chodzi o odpowiedzi, 12% pytanych odpowiada trudno powiedzieć, na nie zdecydowanie jest 34%, raczej nie mówi 32%, w sumie negatywnych odpowiedzi jest 66%, na tak jest 5%, to odpowiedź zdecydowanie tak, z kolei raczej tak mówi 17% badanych, czyli w sumie pozytywnych odpowiedzi 22%. Jest pan zaskoczony wynikami naszego badania? Nie do końca, ponieważ Polska jest krajem homogenicznym, bardzo jednorodnym pod względem etnicznym, najbardziej jednorodnym w Europie, w Unii Europejskiej, więc takie nastawienie do imigrantów nie dziwi. Po drugie, ostatnie wydarzenia, kryzys na Bliskim Wschodzie, który spowodował fakt, iż mówi się teraz powszechnie o polityce migracyjnej i nieumiejętność prowadzenia tej polityki przez Unię Europejską, myślę, że są głównymi powodami, przyczynami takich wyników sondaży. Czyli z jednej strony struktura społeczna Polski, taka a nie inna, po II wojnie światowej dodajmy, bo przed I wojną światową układ społeczny Polski wyglądał zupełnie, ale to zupełnie inaczej, to bardzo duża zmiana. Po drugie także polityka Unii Europejskiej. Myślałem, że pan też dołączy jeszcze trzeci element, czyli upolitycznienie tematu, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. Również jest to bardzo istotna kwestia. Natomiast według mnie bardziej istotną kwestią jest to, że się mówi w ogóle o polityce migracyjnej. I to jest pozytywne, cały ten kryzys i jego skutki są negatywne. Natomiast fakt, iż się o tym mówi, jest jedynym pozytywem tej sytuacji. Zaczyna się mówić o kwestiach migracyjnych, o polityce migracyjnej, o asymilacji i tak dalej. No właśnie, tylko zastanawiam się, czy zaczyna się mówić, czy może jednak zaczyna się dyskutować, bo potrzebna jest chyba dyskusja. Tak, potrzebna jest dyskusja, ponieważ polityka migracyjna, imigracyjna w Unii Europejskiej jest napędzana, że tak powiem, głównie przez panią kanclerz Merkel i w związku z tym tam jest prowadzona bardzo nieodpowiednia, moim zdaniem, polityka migracyjna, jak również we Francji. To są dwie najgorsze polityki imigracyjne, moim zdaniem, w Europie. Francja, wiadomo, chciała zadośćuczynić swoim koloniom, zaczęła przyjmować wszystkich bez żadnej selekcji. Natomiast na przykład polityki imigracyjnej Australii pokazuje, iż imigranci mogą pozytywnie wpływać na gospodarkę, pobudzać ją, tak? Tylko muszą być odpowiednio selekcjonowani. To jest bardzo ważny system punktowy, który należałoby wprowadzić w odniesieniu do imigracji ekonomicznej. Nie mówię tutaj w tej chwili o uchodźcach, ponieważ jeżeli chodzi o uchodźców, to ja uważam, że powinno być inne rozwiązanie, ale również zaczerpnięte z polityki imigracyjnej Australii. To znaczy ośrodki dla nielegalnych imigrantów powinny być usytuowane poza granicami Unii. To znaczy na wyspach leżących na Morzu Śródziemnym, należących do Włoch, do Grecji, do Albanii może być również. No ale wyspy greckie to cały czas jeszcze Unia tak, Europejska. Tak, ale te ośrodki, które będą tam zbudowane, powinny zostać wyłączone w ogóle ze strefy Schengen. Podobnie na przykład Australia wysyła do Nauru, do Papui Nowej Gwinei tych nielegalnych imigrantów i odnosi sukces, odkąd zaczęła rządzić partia liberalna w 2013 roku. Żaden nielegalny imigrant nie przybył do Australii. Wszyscy zostali wychwyceni. Oni w ogóle Australia przeprowadziła operację suwerennych granic, gdzie wszystkich imigrantów dokładnie
sprawdzają, są tam służby, jest tam lotnictwo, służby morskie, marynarka i każda łódź z imigrantami jest odsyłana do tych ośrodków, gdzie imigranci czekają nawet po kilka lat na rozpatrzenie ich wniosków, statusu, czy status uchodźcy mogą otrzymać, tak? Czyli zaleca pan daleko idący dystans, dosłownie tak. I w przenośni. Tak, tak. I w tamtych ośrodkach, które moim zdaniem powinny zostać wybudowane na tych wyspach, każdy imigrant składałby wniosek, przedstawiałby trzy kraje, trzy państwa, do których by chciał, do których by chciał się udać, prawda? Natomiast nie byłyby to dowolne państwa, tylko podzieliłbym państwa Unii Europejskiej na trzy grupy. W pierwszej byłyby te państwa najbardziej popularne, w drugiej państwa duże, typu Polska czy Hiszpania, w trzeciej małe kraje. I po pierwsze Frontex albo agencja, dwa tygodnie temu została powołana Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna. Ona mogłaby sprawdzać dokładnie, czy dany imigrant może otrzymać status uchodźcy. Jeżeli tak, to wtedy dalsze działanie dotyczące tego imigranta przejmuje ten pierwszy kraj przez niego wytypowany. On sprawdza, czy jeszcze dodatkowo, czy rzeczywiście można mu przyznać status uchodźcy. Jeżeli tak, to go przyjmuje. Jeżeli nie, to kolejne państwo z drugiej grupy przejmuje tego imigranta, jeżeli nie, to trzecie państwo, tak? Za chwilę jeszcze o szczegółach planów na przyszłość. Wróćmy jednak na moment do Australii i do polityki migracyjnej Australii, którą pan przedstawił jako swego rodzaju wzór do naśladowania. Jak traktować w takim razie zarzuty kierowane pod adresem Australii, jakoby łamała prawo międzynarodowe, zawracając łodzie? Mhm. Moim zdaniem jest to polityka bardzo kontrowersyjna, ale skuteczna, która powoduje, iż Australia jest krajem jeden z najbardziej bezpiecznych do życia, tak? Oczywiście w obozach tych również nie są do końca przestrzegane prawa, to znaczy są podstawowe wolności zapewnione, natomiast myślę, że jest to czynnik odstraszający również imigrantów przed dostaniem, podróżą nielegalną do Australii i również rząd australijski kilka lat temu wyprodukował film zniechęcający migrantów, tak, nielegalnych do podróży do Australii. Pokazał tam, że łódź się wywraca, że mogą zginąć w trakcie drogi i jakie sankcje im grożą za nielegalne próbę dostania się do Australii. Ale brzmi to trochę tak, jak gdybyśmy my, Europejczycy, mieli do wyboru albo skuteczność, albo przestrzeganie prawa międzynarodowego. Nie, można robić jedno i drugie. Wysyłanie, myślę, do tych obozów, do tych zlokalizowanych na wyspach nie łamie, moim zdaniem, prawa. Tam po prostu ci uchodźcy czekają na swoją kolej. I później status uchodźcy uzyskują tylko osoby dokładnie sprawdzone przez Frontex, więc to zapewni nam bezpieczeństwo. A dlaczego pan tak krytycznie odniósł się do polityki migracyjnej Niemiec i Francji w szczególności? Co robią źle pana zdaniem? Francja, moim zdaniem, zresztą opisuje to w swoich badaniach i w swojej książce, ma najgorszą politykę migracyjną na świecie, ponieważ po upadku ery kolonialnej Francuzi zaczęli przyjmować wszystkich imigrantów ze swoich byłych kolonii, nie selekcjonując ich w żaden sposób. Którzy początkowo dość dobrze integrowali się ze społeczeństwem francuskim. Tak, początkowo tak, natomiast drugim błędem Francji jest brak polityki asymilacyjnej. Raczej była tam polityka wielokulturowości promowana, która, jak widzimy w ostatnim okresie, nie sprawdza się. Prawda? Najlepszym sposobem na asymilację jest prowadzenie takich działań, które integrują imigrantów w ramach danego społeczeństwa. A myślił pan, że to problem wielokulturowości, czy może postawienia sprawy w takiej kolejności, że są równi i równiejsi? Że pewne grupy społeczeństwa, w tym wypadku akurat imigranci, są
wyłączone z pewnych ścieżek kariery. Być może tak jest, ale na przykład również wracając do Australii. Australia, jeżeli chodzi o imigrację, stosuje tam rozwiązania takie, które jak najmniej obciążają budżet, czyli na przykład każdy imigrant musi znać język angielski na minimalnym poziomie, co im wyższy jest stopień znajomości danego języka, tym więcej dostaje punktów. Czyli ten system punktowy, który moim zdaniem jest bardzo dobry, a który nie został zastosowany we Francji. Tak? Tak samo jeżeli chodzi o wykształcenie. Australia przyjmuje już wykształconych. Oczywiście studentów też, natomiast jeżeli chodzi o imigrację długoterminową, wykształconych ludzi, czyli rząd australijski nie jest obciążany przez studia tych ludzi. I również jeżeli chodzi o zdrowie, są kategorie wiekowe, najlepsze to są około 30 lat i obowiązkowo badania przez lekarzy akredytowanych przy ambasadzie australijskiej, więc również żaden imigrant w Australii nie obciąża ich systemu zdrowia. Brzmi to trochę jak selekcja. No to można nazwać selekcją. Nawet nie trochę. Natomiast ja w swoich badaniach udowadniam, iż ta polityka migracyjna pozwoliła uzyskać przez Australię piąte miejsce na świecie pod względem PKB. Oczywiście to nie jest jedyny czynnik, natomiast jeden z wielu czynników, tak? Ponieważ imigranci tak wyselekcjonowani tworzą odpowiedni popyt. Oni jeszcze mają dokładnie skorelowaną politykę imigracyjną z rynkiem pracy, tak? Jest lista zawodów deficytowych i jeżeli ktoś się znajduje na tej liście, to dostaje odpowiednią liczbę punktów, tak? Więc ten system również jest bardzo, bardzo pozytywny i należałoby wiele rozwiązań australijskiej polityki imigracyjnej tego typu, jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska, gospodarki Unii się rozwijały, zastosować tutaj. O różnicach w polityce migracyjnej Unii Europejskiej i Kanady dr Marcin Wrona, ekspert do spraw migracji Instytut Sobieskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Polskie Radio 24. Zapraszam Państwa na scenę. Z reżyserami i aktorami porozmawiam o tym, co dzieje się w polskich teatrach. O sztukach nowych i tych ciągle nie schodzących z afisza. Do usłyszenia na scenie w każdą niedzielę, kwadrans po godzinie 11. Katarzyna Opińska. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 15.30, Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Ukaranie Polski za sprawę Trybunału Konstytucyjnego jest mało prawdopodobne, uważa szef Rady Europejskiej Donald Tusk i o tym na początek. W serwisie także Klub Prawa i Sprawiedliwości, który jest za dostępem do marihuany medycznej w aptekach. Na koniec przeniesiemy się do Mediolanu. Dziś rozpoczęła się tam wizyta Dalaj Lamy. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył w Brukseli, że ewentualna decyzja o umożliwieniu ukarania Polski za sprawę Trybunału Konstytucyjnego jest mało prawdopodobna, ponieważ wiemy, że ewentualna decyzja musi zapadać jednogłośnie w sprawie danego kraju, który jest poddany takiej krytyce. Wydaje się to dzisiaj, delikatnie mówiąc, mało prawdopodobne, powiedział Donald Tusk. W przyszłym tygodniu, 27 października, upływają 3 miesiące, które Komisja dała polskim władzom na wdrożenie zaleceń dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kolejnym krokiem w prowadzonej od stycznia procedurze może być uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu i wniosek do Rady Unii Europejskiej o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Artykuł 7 umożliwia w ostateczności nałożenie sankcji na kraj członkowski, w tym zawieszenie prawa głosu tego kraju. Wymaga to jednak jednomyślnego uznania przez przywódców państw unijnych, że zasady rządów prawa są naruszane. Klub Prawa i Sprawiedliwości jest za dostępem do marihuany medycznej w aptekach, poinformowała o tym rzeczniczka klubu Beata Mazurek. Będziemy pracować nad tym projektem, natomiast nie ukrywam, że nie jesteśmy zwolennikami tego, by marihuanę można było hodować przez osoby fizyczne czy stowarzyszenia. Sprawą marihuany do użytku medycznego zajmuje się dziś Sejmowa Komisja Zdrowia. Beata Mazurek podkreśliła, że dotycząca tego problemu ustawa powinna być bezpieczna i jak najszybciej uchwalona, aby spełnić oczekiwania wielu Polaków.
Bartłomiej Misiewicz, formalnie zawieszony w funkcji rzecznika MON, nadal pracuje w resorcie. Zastępująca go Katarzyna Jakubowska zaprzeczyła doniesieniom, że prowadzi jakieś szkolenia. Poinformowała natomiast, że Misiewicz zajmuje się analizą dezinformacji medialnych wymierzonych w bezpieczeństwo państwa. Bartłomiej Misiewicz został na własny wniosek zawieszony w funkcji rzecznika MON i szefa gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza po publikacji Newsweeka. Tygodnik w jednym z artykułów zasugerował, że Misiewicz chciał przekonać bełchatowskich radnych PO do porozumienia z PiS, oferując im posady w państwowych firmach. Przedstawiciele resortu zapewnili potem jednak, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Bartłomiej Misiewicz zapowiedział natomiast obronę swojego dobrego imienia w sądzie. Komisja śledcza do spraw afery Amber Gold przesłucha w pierwszym etapie 22 osoby. Od 8 listopada do 14 grudnia przed komisją mają się stawić w roli świadków m.in. prokuratorzy i sędziowie zajmujący się w Trójmieście sprawą upadłego parabanku. Listę świadków uzupełnia były prokurator generalny Andrzej Seremet i były minister sprawiedliwości, a obecnie wicepremier Jarosław Gowin. Pierwsza na liście świadków Barbara Kijanko z Trójmiejskiej prokuratury jest od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim i dlatego na przesłuchanie 8 listopada komisja najpewniej wezwie jej lekarza. Przewodnicząca Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman z PiS podkreśla jednak, że Barbara Kijanko to bardzo ważna postać. To jest kluczowy świadek do rozpoczęcia jakby tej historii po to, żeby zarówno członkowie komisji, jak i opinia publiczna szła od początku i zobaczyła przebieg tej sprawy. Poseł Krzysztof Brejza z PO wskazywał jednak na niekompletność materiałów dotyczących postępowań służbowych w prokuraturze generalnej. Wnosiłbym o to, żeby dwójkę kluczowych prokuratorów z prokuratury ówczesnej generalnej, czyli pana Piotra Wesołowskiego i pana Ryszarda Tuczkiewicza, przesłuchać dnia 13 grudnia. Małgorzata Wasserman deklaruje jednak, że nie będzie tu, cytat, wyciągać świadków z przygotowanej listy. 14 grudnia przed komisją ma stawić się Ryszard Milewski, były prezes gdańskiego sądu, który, jak się okazało w wyniku prowokacji dziennikarskiej, miał ustalać dogodny dla premiera Tuska termin posiedzenia aresztowego prezesa Amber Gold. Karol Darmoros, Polskie Radio. Duchowy przywódca Tybetańczyków Dalaj Lama przybył z trzydniową wizytą do Mediolanu, gdzie odbierze honorowe obywatelstwo tego miasta. Przeciwko jego przyjazdowi zorganizowano protesty w Chinach i we wspólnocie chińskiej we Włoszech. Na miejscowym lotnisku powitał Dalaj Lamę burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala. Stamtąd gość udał się do Pałacu Arcybiskupów, gdzie czekał na niego kardynał Angelo Scola. Rzecznik chińskiego MSZ-u oświadczył, że Pekin jest stanowczo przeciwny kontaktom i spotkaniom Dalaj Lamy z funkcjonariuszami innych krajów. Dalaj Lama oświadczył, że protesty przeciwko jego wizycie w Mediolanie biorą się z niewiedzy o tym, co jest celem pobytu. Niektóre zaś są zorganizowane przez ambasadę Chin we Włoszech. Dodał, że protesty te uważa za coś normalnego. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Temperatura od 6 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. A kolejne informacje na naszej antenie o godzinie 16. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 15:35. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Artur Wróblewski, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W noc odbyła się trzecia i ostatnia debata telewizyjna między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem. Kandydaci musieli odpowiadać m.in. na pytania związane z polityką zagraniczną i przedstawić plan na przywrócenie roli USA w świecie. Pan oczywiście, jak dwie poprzednie, wczorajszą debatę również oglądał od początku do samego końca. Z zawodowego obowiązku i dla przyjemności. Z obowiązku i dla przyjemności. Debata była podzielona na 6 segmentów. Prowadził ją Rick Wallace z Fox News, czyli z takiej prawicowej telewizji. Dobrze poprowadził debatę, chociaż czasami wydawało się, że sprzyjał Donaldowi Trumpowi, a był krytyczny wobec Hillary Clinton. Debatę można podzielić na dwie części. Na początku zapowiadało się ciekawie, dlatego że kandydaci odpowiadali poważnie na poważne tematy, a zaczęło się od Sądu Najwyższego. I była mowa o pewnej koncepcji Sądu Najwyższego, czyli koncepcji interpretacji Konstytucji. Mamy 4-5 teorii koncepcji interpretacji konstytucji w prawie konstytucyjnym amerykańskim. Możemy albo bardzo dosłownie konstytucję amerykańską interpretować, albo
bardzo liberalnie. Hillary Clinton jest zwolenniczką aktywnego Sądu Najwyższego, który liberalnie, dostosowując interpretację do nowych czasów, interpretuje te sprawy. Natomiast Donald Trump okazał się takim konserwatystą, który dość sztywno interpretuje konstytucję jeszcze w duchu konserwatywnych wartości. A zatem okazał kandydata republikańskiego. Dokładnie zwolennikiem, przeciwnikiem aborcji, ona zwolennikiem, on nawet użył takich bardzo mocnych terminów o zabijaniu dzieci w 9 miesiącu i tak dalej, i tak dalej. Padły 4 tytuły czy nazwy ważnych decyzji Sądu Najwyższego: Roe vs. Wade, Heller Case, Citizens United oraz Planned Parenthood. Oprócz tego nic więcej właściwie kandydaci na temat tego sądu nie powiedzieli. Mnie to zdziwiło, ponieważ w tej chwili toczy się w tle wielka debata. Od ponad chyba 200 dni blokowana jest kandydatura nominat prezydenta Obamy w miejsce świętej pamięci Antoniego Scali, zmarłego w lutym. Scalia to był taki konserwatywny sędzia Sądu Najwyższego, zmarł nagle i zresztą były teorie konspiracji w hotelu, że może ktoś mu pomógł w tej śmierci. Myślę, że to wyssane z palca. I Merrick Garland miał zastąpić go. Nominat prezydenta Obamy. I co się stało? Senat republikański zablokował tę nominację. Jest to rzadki przypadek, ponieważ zazwyczaj kurtuazja wymagała, żeby jednak tych kandydatów w Senacie amerykańskim, który prezydent zaproponuje, zatwierdzać. Nawet w końcówce prezydentury Ronald Reagan zaproponował Kennedy'ego, który wciąż jest w sądzie Sądu Najwyższego, i Senat Republikański zatwierdził mu tego kandydata. A zatem można też było ten wątek wciągnąć do dyskusji. Hillary mogła wykorzystać przeciwko. Dlatego uważam, że nie było ognia, ale przynajmniej merytorycznie rozmawiali. Później było już tylko gorzej. Hillary mówiła do rzeczy, choć na rzecz tematy dobrze nam znane. Donald Trump zaś mówił raczej od rzeczy w sposób chaotyczny, wykrzykując. No i oczywiście padły pewne bardzo ważne zarzuty wobec Hillary o na przykład próbę oszukania razem z mediami w jakiejś konspiracji, oszukania i odebrania zwycięstwa wyborczego Donaldowi Trumpowi poprzez manipulowanie mediami i innymi rzeczami. Na przykład użył takiego argumentu i w pewnym momencie padło słynne zdanie, które dzisiaj w tej chwili właściwie wszystkie media na świecie cytują, że Donald Trump być może nie uzna wyniku wyborów, jeśli przegra te wybory. Czyli nie pogratuluje swojej rywalce, a jest tradycja i w dobrym tonie przyjęte, że zawsze przegrany, nawet Al Gore w 2000 roku, jako dżentelmen, i wymaga tego pewien uzus, prawda, konstytucyjny, kultura polityczna, żeby uznać i pogratulować wtedy George'owi Bushowi, mimo że tak samo Nixon pogratulował przecież Kennedy'emu, mimo że 112 tysięcy głosów tylko zadecydowało. W przypadku Al Gore'a 542 tysiące głosów chyba przegrał wybory w stosunku do Busha. Mimo to nie byli pieniaczami, którzy, prawda, wyciągali jakieś brudy i kwestionowali wynik wyborczy. Donald Trump powiedział, zobaczy, przyjrzy się, pomyśli, zastanowi się, czy uznać wybory. Czyli dał do zrozumienia, że Wersal się skończył. Dokładnie tak, zresztą Wersal odpowiedział. Ja myślę, że w ogóle w jego życiu Wersalu nigdy nie było. Widzimy te bankructwa, prawda? Widzimy rozmaite afery, które się ciągną, jakieś dziwne sprawy z partnerami w Bejroku, na przykład w firmie deweloperskiej rosyjskimi, którzy byli skazywani za pobicie butelką kogoś, byli skazywani za pranie pieniędzy, czy przynajmniej mieli sprawy sądowe. On się zadawał z takim towarzystwem, także nigdy nie był krystalicznie czystą postacią. Natomiast to stawia znak zapytania nad Donaldem Trumpem o jego w ogóle taki zdrowy rozsądek, czy zdrowy umysł, że tak powiem. Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to się nie pojawia, że jeśli ktoś może zarzucać, że być może są jakieś machlojki w tych wyborach, prawda, to raczej demokraci mogliby zarzucić to republikanom. Dlaczego? Bo w ostatnie wakacje były dwie sprawy Sądu Federalnego Apelacyjnego, który unieważnił pewne regulacje stanowe w Północnej Karolinie, Teksasie oraz Virginii, gdzie rządzą gubernatorzy republikańscy, tacy jak
jak Pat McCrory w północnej Karolinie i Rick Scott na Florydzie, którzy wprowadzili takie regulacje, które na przykład wprowadzają obowiązek, żeby zarejestrować się do głosowania trzeba mieć ID ze zdjęciem wydane przez Departament Rejestracji Samochodów. I to powoduje, że na przykład wiemy, że bardziej biali czy republikańscy wyborcy posiadają takie dokumenty ze zdjęciem niż na przykład Latynosi czy Afroamerykanie. Albo w innym wypadku regulacja mówiła, że jeśli się wyśle kartę do głosowania i mailem, to znaczy, przepraszam, pocztą, i jeśli jest jakiś tak zwany signature mismatch, czyli nie pasuje podpis do wzorca z karty, to w ten czas było przyjęte w tym prawie, że należy odrzucić, unieważnić tego typu kartę do głosowania. To również według jakichś tam badań mogło wpłynąć raczej na demokratyczny obóz wyborców i wypaczyć na ich niekorzyść wynik wyborów. A zatem jeśli ktoś mógłby mówić, i zresztą Sąd Federalny w wakacje unieważnił te regulacje, uznając, że one jednak wypaczają. Zresztą Sąd Najwyższy też również uderzył w taką regulację, którą trafiła sprawa do Sądu Najwyższego, która powodowała tak zwane redistricting, czyli takie wytyczanie okręgów wyborczych, dzięki którym możemy sprzyjać jednej grupie wyborców. I okazało się, że wytyczanie tych dystryktów sprzyjało grupie republikańskich wyborców. One person, one vote. Jest to sprawa, nie mamy czasu, żeby wyjaśniać. Ale jeśli ktoś mógłby, podsumowując, puentując, zarzucić, że ktoś tutaj robi jakieś machlojki, żeby wypaczyć wynik wyborów, to bardziej Hillary Clinton powinna te sprawy przypomnieć, czego nie zrobiła, niż Donald Trump zarzucać, że ktoś chce go oszukać. 8 listopada Amerykanie wybierają kolejnego 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta swojego kraju. Czy dziś, na niecałe 3 tygodnie przed wyborami, po 3 telewizyjnych debatach wszystkie brudy zostały już wyprane? W moim przekonaniu zostały wyprane. Assange, człowiek, który te różne brudy lubił wysyłać e-mailem, prawda, i je prokurować może, albo inspirować, został odcięty od internetu w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy wypłynęły. Chyba nie ma już rzeczy, które mogą wypłynąć, bo już Clintonów fundacja, prawda, i e-maile. Wszystko jest już znane, odgrzewane. Myślę, że już by wystrzelał się z amunicji, w moim przekonaniu. Odpalił wszystkie bomby atomowe, które posiadał w swoim arsenale Donald Trump, i nic nowego nie ma do pokazania. I z tego powodu, i zresztą przegrał te dość wyraźnie, 52% do 38% według różnych sondaży, na przykład CNN. Takie jest wrażenie ogólne, moje również, że gadał od rzeczy, nic nowego nie wniósł. Hillary nie była też genialna, ale przynajmniej lepiej się prezentowała i wyszła zresztą ubrana na biało, wyglądała jak niewinność krocząca na scenę. Poza tym Donald Trump trochę miał gorzej pod górkę, ponieważ stały takie mównice i on się trochę czuł nieswojo. W ostatniej debacie pamiętamy, że maszerował w okręgu i wręcz zachodził od tyłu jak stalker, czyli jak, powiedzmy, taki predator za tą biedną Hillary Clinton, próbując ją zastraszyć, i to wyglądało dość ciekawie i chyba jemu pomagało w dyskutowaniu. Teraz się czuł jak proboszcz na jakiejś mównicy w kościele, gdzieś tam jakiś pokurczony stał za tym i wykrzykiwał coś. Niezbyt dobre wrażenie zrobił również i pod tym kątem tego języka ciała. Jeśli podliczymy głosy elektorskie w Stanach, które na pewno będą głosowały na demokratów, oraz w Stanach, które w tej chwili wyraźnie już zaczynają pokazywać, że chylą się w kierunku głosowania na demokratyczną kandydatkę, to po podliczeniu wychodzi nam, niestety dla Donalda, że 307 głosów elektorskich już jest właściwie zagwarantowanych dla Hillary, a jedynie 179 dla Donalda Trumpa. Przypomnę, że 270 głosów elektorskich trzeba, żeby zostać prezydentem USA, czyli Hillary Clinton ma tych głosów z okładem. Dlaczego jest tak źle? Bo między innymi być może Donald przegra nawet w Stanach takich, powiedziałbym nieładnie, hardkorowych republikańskich, jak Utah na przykład, tradycyjnie republikańskich, gdzie 6 co prawda niedużo jest głosów elektorskich, ale też w Arizonie, gdzie powinien wygrać republikański, tam też jest niejasna w tej chwili sprawa, kto wygra, jest tam 11 głosów elektorskich. Wydaje się, że w kierunku demokratów chyli się Floryda, 29 głosów elektorskich, również 6 głosów Nevada,
prawda? Na przykład zapomnijmy też o Georgii, a kiedyś nawet marzyliśmy razem z Donaldem, że wygra ten Rust Belt, czyli te piękne pasy robotniczy, Wisconsin, Michigan. Wielkie wizje były kreślone. Ja sam kreśliłem kilka miesięcy temu, że ci biali mężczyźni bez dyplomów uniwersyteckich pijących piwo zagłosują na niego i pójdą za nimi kobiety białe i jeszcze ktoś i wygra te Stany i wtedy miałby szansę. W tej chwili matematycznej szansy już chyba nie ma. Ale przypomnijmy sobie wybory prezydenckie w Polsce w zeszłym roku. Do właściwie ostatniego momentu urzędujący prezydent uważany był za faworyta. Potem w ostatecznej rozgrywce okazał się być tym drugim. Ale proszę pana, przypomnijmy sobie jakościową różnicę. Prezydent w ten czas mało, takie jest moje odczucie prywatne, mało wychodził z pałacu, czy rzadko wychodził z pałacu i wszystko wydawało się, że trochę przysnęła ekipa. Natomiast tutaj proszę zauważyć, że mamy różnicę. Oni wszyscy jeżdżą po Stanach. Oni wszyscy nie siedzą na laurach, prawda? I były takie żarty nawet, kiedy prezydent Komorowski powinien przegrać, jeśli by jechał samochodem i coś tam zrobił. Wtedy mógłby tylko przegrać te wybory. Nie będę przytaczać tej anegdoty, prawda? Tutaj mamy inną sytuację. Oni ciężko walczą, nikt nie spoczywa na laurach i nie wychodzi Donaldowi Trumpowi. Pozyskanie nowych grup, na przykład pozyskanie niezależnych głosujących, mniejszości, kobiet, nie pozyskuje, jedyne co pozyskuje, ale też traci właściwie, to chrześcijan ewangelicznych, którzy na przykład w północnej Karolinie i Ohio, co mnie zdziwiło, ponad 70% będą dalej na niego głosować, mimo że on raczej do osoby, która podług Ewangelii, słowa prawda świętego nie postępuje, to jednak ci ludzie, podobnie jak na Romneya, Mita Romneya 4 lata temu, będą głosować na tego kandydata. Ale tak naprawdę on nie ma już żadnej grupy, którą mógłby pozyskać. I dlatego nie ma szans. Co takiego się stało, że Donald Trump, kandydat republikański, stracił poparcie nawet w tych arcy-republikańskich Stanach, to po pierwsze, a po drugie, co się stało, że wszystkie te zarzuty kierowane od co najmniej kilku miesięcy pod adresem Hillary Clinton, czyli z jednej strony maile, fundacja, stan zdrowia ostatnio także, że to nie podziałało na korzyść Trumpa? Myślę, że wyszły pewne sprawy, które jednak obciążyły hipotekę Trumpa, o których nie wiedzieliśmy, czyli upór w niepublikowaniu zeznań podatkowych. To jednak nawet ktoś niewykształcony to swoje myśli, jeśli ktoś ukrywa zeznanie podatkowe, wiemy, to jest tak że ważne on dla Amerykanów? Myślę, że tak, dlatego że jednak tam jest pewne to, czy przynajmniej w teorii egalitarne społeczeństwo, gdzie liczy się pewna transparencja życia publicznego, politycznego. I nagle przychodzi facet, który chce być prezydentem i nie mówi nic o sobie. I nie pokazuje zeznań podatkowych. Poza tym wyszły sprawy kontaktów z Putinem, czy właściwie z ludźmi Kremla. A niewątpliwie ludzie Kremla. Richard Byrd, Carter Page, doradca do spraw zagranicznych, Paul Manafort, który knuł różne rzeczy, prawda, i pieniądze prawdopodobnie wziął na Ukrainie od Janukowicza. Khalilzad, Dmitry Symes i inni ludzie. Poza tym niejasne byli wokół Trumpa i to wyszło. Poza tym w moim przekonaniu nie pokazał zeznań podatkowych, ponieważ wyszły interesy z braćmi, a właśnie z jednym Agalarowem, czy takim innym biznesmenem, który jest z kręgu wprost Kremla. I on prawdopodobnie na Trump Tower, czy na Soho Tower w Londynie, w Nowym Jorku, brał pieniądze i robił interesy z tymi ludźmi, którzy niewątpliwie są kontrolowani przez Kreml i nie są przypadkowi. Oni są budowali środowisko. To jest jedna z metod wojny informacyjnej, którą pewien profesor Litewski ładnie nazywa w kontekście rosyjskim information geopolitical information geopolitical. Może przekręcę nazwę, w każdym razie chodzi o to, że tworzy się pewne środowiska intelektualne w innym kraju po to, żeby przez te środowiska infiltrować te kraje. I można tu jest takie, jest to rodzaj takiej, prawda, wojny hybrydowej, element wojny hybrydowej i w moim przekonaniu jest to, nie wpadając w teorię konspiracji, była to próba stworzenia środowiska intelektualnego wokół na przykład waszyngtońskiego National Interest, czyli Centrum Interesu Narodowego, czy
takiego instytutu do spraw współpracy i demokracji w Nowym Jorku, żeby stworzyć i wykreować takiego kandydata mandżurskiego, powiedzmy, czyli kandydata, który jest sterowany, to jest taki film był kiedyś, dwa nawet ekranizacje i książka z lat 50., czyli człowieka, którym sterujemy. I niewątpliwie Krem zawsze się posługiwał metodami manipulacji, zresztą nie tylko oni, prawda? W natowskim żargonie te metody informacyjnej wojny, dezinformacji nazywają się strategic communication, w Rosji information war i tak dalej. W każdym razie, w moim przekonaniu, pojawili się ludzie, którzy chcieli zrobić z tego Trumpa takiego po prostu pożytecznego idioty, jak Lenin mówił, i wykorzystać go do pewnych. Nie żeby on dostawał pieniądze albo był na sznurku, prawda, Putina, jak dzisiaj było sugerowane przez Hillary Clinton, że on jest puppet, czyli marionetką Putina. Nie, on jest nieświadomie sterowany i dlatego dostał kasę na budowę swoich budynków. I ponieważ dostał kasę w Bejroku, w takiej firmie, gdzie podejrzane typy spod ciemnej gwiazdy się kręciły, a pieniądze pochodziły z kierunku moskiewskiego, dlatego on nie chce pokazać tych wszystkich kwitów, bo to by wyszło i było jasne, z kim robił interesy i że ktoś może nim sterować, a on nie jest głupi, mimo że czasem śmiesznie mówi. Donald Trump jednak ma pewną, jednak wciąż taką logikę swoją i logicznie wydaje mi się, że jednak myśli, jak sobie sam tam siedzi i kalkuluje, jest biznesmenem i z tego powodu to nie wyszło. I wydaje mi się, że jak porównamy fundację Clintonów albo Goldman Sachsa, papiery wyszły, że przemówienie przecież było tak naprawdę, no niby mówiła o wolnym handlu, że chce otworzyć świat na wolny handel, ale to nie są zarzuty, które by ją kompromitowały tak bardzo, a że wzięła jakieś pieniądze i skolkowo budowała, czyli Dolinę Krzemową pod Moskwą i tam się pojawiły firmy, które dawały właśnie i zresztą była ostrzeżona przez FBI, że tam się robi rzeczy podwójnego zastosowania, czyli również takie militarne technologie, żeby wycofać się z tego interesu, to te rzeczy nie są takie jak